Mamy tutaj takie przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. Link do ćwiczenia, które zawiera tego typu zadania, znajdziecie w opisie filmu poniżej. No to o co tu chodzi? Jaka tu jest treść? No treść jest bardzo prosta. Mamy funkcję F duże od X zdefiniowaną w ten sposób, że to jest g od x do potęgi trzeciej. Wykres funkcji g jest tutaj na dole na niebiesko, no i mamy też narysowaną linię styczną do tego wykresu w punkcie obsłużonych 4 i 3. No, i pytanie jest, jaka jest wartość pochodnej tej funkcji f w czwórce? No dobrze, mamy znaleźć wartość pochodnej tej funkcji f. Przy czym wiemy, że f to jest g do trzeciej, a wykres funkcji g mamy dany. No to zobaczmy, czy, czy uda nam się to obliczyć. Napiszmy to, co wiemy. Wiemy, że f od x jest zdefiniowane jako wartość funkcji g od x i podniesiona jeszcze do potęgi trzeciej. Interesuje nas pochodna tej funkcji f. No to obliczmy tę pochodną. No tutaj mamy funkcję złożoną, czyli będziemy musieli skorzystać ze wzoru na pochodną funkcji złożonej, który już powinniście znać i który już był w kilku poprzednich filmach. Więc ten wzór nam mówi, że najpierw musimy zróżniczkować tę funkcję zewnętrzną. A jaka to jest ta funkcja zewnętrzna? No ta funkcja, która pierwsza działa na argument x jest funkcja g. Następnie wynik działania funkcji g jest podnoszony do potęgi trzeciej. Czyli ta funkcja zewnętrzna to jest po prostu funkcja, która podnosi swój argument do trzeciej. Czyli ta funkcja od x to by było po prostu x do trzeciej. Ta funkcja od g to jest g do trzeciej. No jaka jest pochodna funkcji g do trzeciej po, po jej argumencie, czyli po g? No wiecie z, z pochodnej funkcji potęgowej, że to jest po prostu 3 razy ten argument do kwadratu. No tym argumentem w tym wypadku jest akurat g. Czyli tutaj będzie z powrotem g od x. No i następnie musimy pomnożyć przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli g od x. Czyli tyle będzie już na ta pochodna. No dobrze, a nas interesuje wartość tej pochodnej w jednym konkretnym punkcie, mianowicie w x równym 4. No to wstawmy tutaj wszędzie x równe 4 do tego wzoru. Czyli tutaj będziemy mieli wartość funkcji g w czwórce, a tutaj musimy to pomnożyć przez wartość. Pochodnej w czwórce. No to te wartości spróbujemy teraz odczytać z wykresu. Czwórka, no to jest tutaj. Wartość funkcji w czwórce, to jest po prostu ten punkt, który tu jest zaznaczony, czyli wartość funkcji w czwórce, to jest po prostu 3. Czyli g od 4 to jest po prostu 3. A ile jest g' od 4? No, g' to jest wartość pochodnej w tym punkcie. No i akurat tutaj autorzy zadania narysowali nam styczną do wykresu w tym punkcie. Więc wystarczy odczytać, jaki jest współczynnik kierunkowy tej stycznej. No bo jak wiecie, pochodna to jest współczynnik kierunkowy stycznej. To weźmy sobie tutaj jakiś, oprócz tego punktu, jakiś inny pomocniczy punkt, na przykład ten, bo też jest na przecięciu kratek. No i zobaczmy, o ile się zmienia argument, a o ile się zmienia wartość funkcji, no bo wiemy, że stosunek delta Y do delta x to jest współczynnik kierunkowy prostej, który mówi, jakie jest nachylenie, czyli to będzie wartość tej pochodnej. To jak policzymy kratki, to widzimy, że jak argument, czyli x zmienia się o dwie kratki, to wartości funkcji maleją o cztery kratki. Więc ten współczynnik jest równy minus 4 przez 2, czyli jest równy po prostu minus 2. Czyli to nachylenie stycznej, czyli wartość pochodnej w tym punkcie, to jest po prostu minus 2. Więc możemy obliczyć wartość tej pochodnej, bo to będzie równe tyle, f' to będzie 3 razy, no już zachowam ten sam kolor, 3 do kwadratu i jeszcze pomnożone przez minus 2. To odczytaliśmy z wykresu. No to obliczmy ile to będzie. 3 razy 3 do kwadratu to jest 27, i jeszcze razy minus 2 to będzie minus 54. Czyli taka jest wartość tej pochodnej. Skorzystaliśmy tutaj po prostu ze wzoru na pochodną funkcji złożonej, a odpowiednie wartości funkcji G i wartość pochodnej funkcji G w tym punkcie odczytaliśmy z wykresu. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu. No i zachęcam też do tego, żeby założyć sobie konto i korzystać z wielu pożytecznych funkcjonalności tego portalu.